krzyżu umiera. Jezus oczy swe zawiera. Najświętsze członki i wszystko ciało okrutnie zbite na krzyżu wisiało. Ach, ach, dla ciebie człowiecze, z boku krew Jezusa ciecze. Ach, ach, dla ciebie człowiecze, z boku krew Jezusa ciecze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Z duchem twoim. W uroczystość świętego Józefa rozpoczynamy kolejną drogę krzyżową w tym Wielkim Poście. Chcemy ją przede wszystkim ofiarować o jak najlepsze przeżycie zbliżającej się renowacji misji świętych, by jak najwięcej parafian skorzystało, zarówno będąc tu w świątyni, jak i poprzez media. Może rodzić się pytanie, dlaczego mówimy o świętym Józefie podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej? Przecież pamiętamy, że droga własna Józefa, jego pielgrzymowanie przez wiarę, zakończy się wcześniej, zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie. Jednakże droga wiary Józefa podąża w tym samym kierunku. Pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą, której Józef wraz z Maryją stał się pierwszym powiernikiem. Wcielenie i odkupienie stanowią organiczną i nierozerwalną jedność. Józef wraz z Maryją jest pierwszym powiernikiem tej tajemnicy Boga żywego. Wraz z Maryją, a także ze względu na Maryję, uczestniczy on w tym szczytowym etapie samoobjawiania się Boga w Chrystusie. Uczestniczy od samego początku. Przemiany społeczne, których jesteśmy świadkami, mające na celu umniejszyć niezaprzeczalną wartość rodziny, ojcostwa i macierzyństwa, jej powołanie i rolę, jaką ma do spełnienia. Dlatego w roku świętego Józefa w sposób szczególny chcemy przeżywać jego pomocy jako obrońcy godności i wartości rodziny, która stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ani do świętego Józefa przywołujemy słowa: Józefie najsprawiedliwszy. Sprawiedliwość oblubieńca Najświętszej Maryi Panny łączyła się z miłosierdziem. Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi. Nie chce jej oskarżać publicznie, ale postanawia oddalić ją potajemnie. W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dylemat. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Jego reakcja była natychmiastowa.
zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję. Spokój i zawierzenie Bogu Ojcu, tego przykład dawał ci, Panie, twój opiekun, Józef. Jezu, w ciszy przyjąłeś wyrok, zgodziłeś się na męczeństwo. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę skorą świata. Józef przyjął Maryję, nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom anioła. Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłość to, czego nauczyło go prawo. Jako powiernik tajemnicy, przed wiekami ukrytej w Bogu, która na jego oczach zaczyna się urzeczywistniać w pełni czasu. Józef jest wraz z Maryją w noc betlejemską, jest uprzywilejowanym świadkiem przyjścia na świat Syna Bożego, narodzin, które dokonały się w warunkach po ludzku upokarzających. Były więc pierwszą zapowiedzią owego dobrowolnego wyniszczenia, jakie Chrystus przyjmie na siebie dla odkupienia grzechów. Józefie najposłuszniejszy, który uczyłeś swym przykładem Jezusa pokory, ucz nas pokory. Jezu, pozwól mi odkryć mój prawdziwy krzyż. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez krzyż i mękę swoją świata pokupić racz. Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. Wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, wziąłeś odpowiedzialność za żonę i dzieci, które miały się pojawić. To była twoja decyzja. A czy dzisiaj ojcostwo nie jest dla ciebie ciężarem? Czy każdego dnia przyjmujesz odpowiedzialność za życie swojej rodziny? Miłość to odpowiedzialność. Nie można ich rozdzielić. Święty Józefie, ozdobo życia rodzinnego, naucz nas być odpowiedzialnym za nasze rodziny. Chryste, dopomóż mi powstać z moich grzechów i wad. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Józef jest pierwszym, który uczestniczy w wierze Boga Rodzicy.
uczestnicząc, wspiera swą oblubienicę w wierze Bożego zwiastowania. Józef jest też pierwszym, którego Bóg postawił na drodze tego pielgrzymowania przez wiarę, w którym Maryja, zwłaszcza od czasu Kalwarii i Pięćdziesiątnicy, będzie najdoskonalej przodować. Miłość to postawa cierpliwości, która oczyszcza, uzdrawia i umacnia. W atmosferze takiej miłości Józefa i Maryi wychowywał się Jezus. Oblubieńcze Bogu Rodzicy, bądź dla nas wzorem, jak kochać nasze żony. Jezu, powierzam Ci cierpienia moich bliskich. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jak wiemy, Szymon został do tego przymuszony. Natomiast o Józefie mówimy najmężniejszy, ponieważ on nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia. Święty Józefie, bądź dla nas wzorem męstwa. O moc Bożą w naszym życiu proszę Cię, Jezu. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Gest Weroniki zdaje się być drobiazgiem na drodze krzyżowej Jezusa. Ale nasze życie składa się z wielu drobnych i z pozoru nic nieznaczących słów i zachowań, będących jednak znakiem miłości. Tak bardzo potrzebna jest, żeby codziennie rozmawiać ze swoimi dziećmi, żeby uśmiechać się do swojej żony. Święty Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń. Dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać wielkich rzeczy, ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste, byle prawdziwe i autentyczne. Ozdobo życia rodzinnego, wskazuj mi drogę w codzienności. Panie Jezu, pomóż mi być pokornym. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy się bać oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie. Józefie najroztropniejszy, ucz nas roztropności. W imię odpowiedzialności za swoją rodzinę proszę, Jezu, pomagaj mi powstawać z moich upadków. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje. Choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Pociecho nieszczęśliwych, pomagaj nam odkrywać, co mogę zrobić, żeby w moim domu było więcej miłości i żeby ta miłość promieniowała na wszystkich członków rodziny. Chryste, naucz mnie być pocieszeniem dla innych. Który za nas cierpiał rany, stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weź przez krzyż i mękę swoją świata odkupić racz. W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się Jego codziennym pokarmem. Nawet w najtrudniejszym momencie swojego życia z tych wszystkich wydarzeń wynika, że Bóg wezwał świętego Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swojego ojcostwa. Właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia. Często nie mamy czasu dla współmałżonka i dzieci, nie interesujemy się życiem swojej rodziny, nie okazujemy sobie wzajemnej życzliwości, nie potrafimy wybaczyć, dajemy zły przykład naszym dzieciom, zaniedbujemy modlitwę, szukamy swoich własnych korzyści.
głowo Najświętszej Rodziny, naucz nas być dobrymi ojcami. Jezu, wskazuj nam Twoją drogę w realizacji mojego ojcostwa. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Jezus szedł obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Byłeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczej. Zdarza się, że jesteśmy nieobecnymi ojcami. Może nie w sensie fizycznym, ale emocjonalnym. Często nie potrafimy zbudować relacji ze swoimi dziećmi. Dzieci tak naprawdę nie słuchają tego, co się do nich mówi, tylko nas naśladują. A jeśli nie ma, to nie mogą nas naśladować. Czy jestem w stanie zedrzeć wygodną maskę pozorów i dostrzec wprawdzie swoje relacje rodzinne? Czy potrafię o nie zadbać? Brońmy się przed pozorami miłości. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Wspólnota życia Józefa i Jezusa skłania nas jeszcze do rozważenia tajemnicy wcielenia właśnie w aspekcie człowieczeństwa Chrystusa, tego boskiego narzędzia, skutecznie służącego uświęceniu człowieka. Ta miłość poprzez jego człowieczeństwo promieniowała na wszystkich ludzi. Ojcowska miłość Józefa z pewnością wpływała na synowską miłość Jezusa i wzajemnie synowska miłość Jezusa wpływała na pewno na ojcowską miłość Józefa. Jakże zatem zmierzyć głębię tej jedynej w swoim rodzaju więzi. Zwierciadło cierpliwości. Bądź dla nas wzorem miłości ojcowskiej. Jezu, obnażaj nasze serca ze złych skłonności, abyśmy promieniowali miłością i świętością. Za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Józef w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi. Osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. W społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Miłość, która chcę posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna. Krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności.
a Józef potrafi kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. Troskliwy obrońco Chrystusa, prowadź nas, abyśmy nie wbijali gwoździ w serce drugiego człowieka, którego kochamy. Chryste, składający siebie na ołtarzu krzyża, bądź zawsze w centrum życia mojego i mojej rodziny. Który za nas cierpiał rany, Jezusu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swojego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dla niego źródłem szczególnych pociech. To z niego czerpał Józef rozwagę i siłę, właściwą duszą prostym i jasnym dla swych wielkich decyzji, jak wówczas, gdy bez wahania podporządkował Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując mocą nieporównalnej dziewiczej miłości z naturalnej miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje. Święty Józefie, patronie umierających, pomóż mi umierać dla egoizmu po to, by w mojej rodzinie coraz bardziej objawiała się miłość. Jezu, naucz mnie rezygnować z tego, co dobre tylko dla mnie, na rzecz tego, co dobre dla mojej rodziny. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezus z krzyża zdjęty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W życiu każdego z nas zdarzają się chwile, gdy jesteśmy bezradni, nie wiemy, co zrobić ze swoim życiem. Józefa ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że uczynił ze swego życia służbę. Złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, abyśmy nigdy nie popadli w beznadzieję. Chryste, pokazałeś nam, że cierpienie może nadać sens naszemu życiu, ale jakże to trudne doświadczenie. Który za nas
Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Podobnie jak Bóg powiedział do naszego świętego: Józefie, synu Dawida, nie bój się. Zdaje się powtarzać także i nam: nie lękajcie się. Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Życie każdego z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. W małżeństwie mąż i żona powinni uświęcać nie tylko siebie, ale także współmałżonka swoje dzieci. Podporo rodzin, umacniaj nasze rodziny. Jezu mój Panie, wierzymy, że jeśli Ci zaufamy, swoją miłością wypełnisz nasze braki i słabości. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Każda droga krzyżowa to przeżywanie na nowo prawdy, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg swego Syna dał światu, powierzając Go najpierw czułej opiece Maryi i świętego Józefa. Oni, służąc Jezusowi, stali się sługami powszechnego zamysłu zbawczego. Dlatego na koniec tej drogi krzyżowej pragniemy wyrazić naszą wdzięczność nie tylko Panu Jezusowi, że przez krzyż i mękę swoją dokonał dzieła naszego odkupienia, ale także Maryi i świętemu Józefowi, że stali się współpracownikami Boga w tym dziele. Naszą wdzięczność najbardziej okażemy wtedy, gdy będziemy starać się tak jak oni, całym swoim życiem służyć Chrystusowi i będziemy uciekać się pod matczyną opiekę Maryi i czułą opiekę świętego Józefa. Jezu, Maryjo, Józefie święty, bądźcie w myśli, w ustach i w sercu moim. Amen. Bóg zapłać braciom za posługę w czasie tej drogi krzyżowej. Ci, którzy przyjmą godnie dziś komunię świętą, mogą zyskać odpust zupełny. W tych intencjach teraz módlmy się. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
umęczał pod Ponckim Piłatem, umarł i pogrzebion. Trzeciego dnia zmartwychwstał na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego, gdzie świata całego dokonał życia swojego.